Dobra, zaczynamy zabawę z efektami basowymi. Ashdown, Bass Drive Plus. Od razu na uwagę zasługuje fakt, że jak tylko sobie włączamy ten efekt, to nam się świeci taka świetna, zajefajna dioda, która podświetla nam ten wskaźnik. Naprawdę, no, robi to wrażenie. Generalnie tak, input jest z tej strony, output, czyli wyjście do pieca tutaj, no i tutaj zasilacz 9V, standardowa końcówka lub bateria, która pod spodem jest klapeczka. No i tutaj na pokładzie dioda, która sygnalizuje pracę, łącznik. I tutaj ten przester ma takie bajery. Ma input, czyli jakby sygnał wyjściowy, który możemy kontrolować. Mamy przester niskich częstotliwości i wysokich. A dodatkowo mamy balans pomiędzy tymi a tymi. Pomiędzy tymi dwoma częstotliwościami możemy sobie balansować. Posłuchajcie sobie, jak brzmi na czystym kanale. Zobaczymy teraz, tak ustawiam mniej więcej wszystko, powiedzmy balans jest ok, na tą stronę, zmniejszymy przesteruś i teraz. Generalnie to brzmi troszkę ciszej. To jest akurat najsłabszy przester, jaki ukręciłem. Teraz zwiększę sobie. Teraz możemy, na przykład jeśli już dałem na maksa przester od niskich, możemy sobie zrobić balans, żeby szło tylko te. Teraz widzimy już tak kło i dubsko. Teraz spróbujmy zrobić. O, zróbmy coś takiego. Cały zasięg tego przesteru możemy regulować właśnie samą gałką input. Czy damy tak? Jest tak. Teraz zmniejszymy, zrobimy w drugą stronę. Output zmniejszymy, a tu damy. Thank you.
teraz spróbujmy coś rozkręcić, żeby było więcej troszeczkę szumu. Damy na przykład na maksa. Teraz tak troszeczkę to, o, damy to. Głośność od tych wysokich, to troszeczkę właśnie jak gram teraz na najgrubszej, na najcieńszej strunie, na strunie G, to właśnie trochę zdjęło tego przesteru. Z kolei teraz nie słychać za bardzo tych niskich. Ukręcić tutaj można dużo, dużo różnych brzmień, tutaj zajęłoby mi dużo czasu. Mostku.
efekt jest całkiem przyjemny, bajerancki, no i ashdown, więc dajcie się skusić.